Idziemy jeść. Ciekawe rozwiązanie komunikacyjno-chodnikowe. Jedne schody tak, jedne tak, a jeszcze jedne poziomu góry. No powiem wam, że bardzo pokręcona ta kładka. Nakombinowana, no ale spełnia swoją rolę. No i tu pięknie już widać z daleka ten obrys. Oczywiście inaczej to widać w kamerze, inaczej to widać na żywo, ale tam z tyłu macie tą pagodę podświetloną. Idziemy jeść. Słuchajcie, z tym konkursem... Co jest? Z tym konkursem... Po prostu napiszcie jakiś fajny komentarz pod tym, pod filmem i ten, i wybierzemy, który jest tam najfajniejszy i wyślemy wam tą kartkę, tą okolicznościową, nie? No i słuchajcie, jesteśmy już w mieście. Taki typowo miejski krajobraz, ruch. Ja jako taka osoba właśnie miastowa, dużo bardziej mi odpowiada coś takiego. Z ulgą odetchnąłem. Fajnie pobyć tam, w tamtym miejscu, na takiej pagodzie czy świątyni. Dla mnie tam, nie wiem, z 20 minut, pół godziny. Nagrać zdjęcia, zrobić. I uciekamy w miasto, tu gdzie są ludzie, tu gdzie jest ruch, tu gdzie jest pieniądz, tu gdzie jest żywność oraz napoje. O, ładna brama, również stylizowana na starą. Tutaj owoce. No i fajny ryneczek, kręci się. Szukamy gdzieś jakiegoś lokalnego jedzenia. No i zaczęły się różne knajpki. Teraz tylko będzie trzeba coś sobie wybrać. Sok wyciskany. Oczywiście zaraz sobie zapodam. Za dwie butelki 15, za jedną 10, także dobra cena. Oczywiście wziąłem dwie, nie? O, takie konkretne goloneczki. O, ludzi jest full, ludzi jest full. Te ośmiornice, ślimaki, tofu i tam dalej ziemniaki. Tutaj coś bardziej na ostro. Krewetki, raki oraz kraby. Tutaj taka manufaktura. Od razu robi ciasteczka. To jest coś w rodzaju chałwy. A tutaj taki grill konkretny na łańcucha. Tutaj cały czas widzimy te golonki. Mam ochotę, zaraz później gdzieś wejdę, jak będzie można usiąść. Naprawdę konkretnie to wygląda. Słuchajcie, wyszedłem stąd, jest trochę większy spokój, jest ciemniej, ale dla mnie tam za duży zgiełk. Na spokojnie sobie gdzieś tam wybiorę miejsce i popróbujemy tych lokalnych specjałów, ale tak, żeby można było usiąść, wejść do środka, bo tutaj w większości to są takie po prostu take away, czyli kupić dalej, nie? Bez miejsca do siedzenia. Namierzyłem sklep z owocami, jeszcze sobie tutaj kiwi zakupię. Tutaj widzicie sok z bambusa wyciskany. Są pędy bambusa. A później ten sok taki zielony jest bardzo słodki. Ja tego nie lubię, bo jest za słodki. No ale jak ktoś lubi. No i tutaj ma te ścinki. Nie wiem, do czego służą.
Tutaj mam pędy bambusa. A tutaj robią ten sok z tego, z kokosa i wiórki kokosowe od razu tutaj w tym urządzeniu mielą. No i to są czyściutkie wiórki kokosowe. Owoce. Bardzo kolorowo. Tyle, że ja już piłem przed chwilą sok z granata i jadłem te kiwi. Też nie trzeba. Te małe pierożki. Tutaj mamy banany w cieście z jakimiś tam polewami. To jest ziemniak tak ścięty w taką spiralę tutaj. To jest kurczak robiony w glinie. Jest taka jakby siatka ze sznurka, glina i w tym są smażone kurczaki. Znowu są raki, krewetki, minogi, ślimaki, te kraby. A tutaj ośmiornice, można tak nadziewane, lub tak pokrojone, już plastry też nadziewane. Tutaj coś na słodko, w jakimś lodzie to jest robione. Nie wiem, jak to jest, jaka jest technologia tego. Tutaj są tajskie szejki z ananasa, z mango, przepraszam. Tutaj ziemniaczki. Szyje, to są chyba kacze szyje, nie wiem nawet. W kamieniach takich tutaj robione. Już zaczyna być pewna powtarzalność, wszystko jest to samo. Naganiacze namawiają, nawołują do kupienia. Tutaj stylowa restauracja, ale sam jestem, także nie będę wchodził do czegoś takiego. To by trzeba było na dłużej, grubo zamówić, no i posiedzieć. No i tutaj jeszcze ostrygi z grilla. Od razu tak się kupuje całymi zestawami. Można też kupić rybkę. Od razu to się kupuje, jest przecięta na pół. Tutaj widzę takie grzybki małe.
Tutaj też jakaś kolejka. No tu, ci tutaj naprawdę mają wzięcie, bo no zobaczcie, do każdego z tych punktów jest dosyć długa kolejka. Szmal się zgadza tutaj, tylko dosyć dobrze. Nie wiem, co tu mają, chyba makaron, ale bardzo ładne kolory. Zamówiłem takie ziemniaczki tutaj. No i zaraz spróbujemy, powinny być na ostro. No jest jeszcze tofu, także później może tofu. Tutaj mamy ośmiorniczki. Tego nie chcę, ślimaków też nie chcę. Na razie spróbujemy te ziemniaki. Wyglądają ok. No i zamówiłem sobie jeszcze jedną nóżkę z tego, ze świni. Dużo kolagenu, dużo tłuszczu, dużo mięsa. Bateria mi się kończy, jeszcze muszę wrócić do domu, a płatności mam tylko przez telefon, także muszę uważać. Mam kartę ze sobą, także znajdę bankomat, jakby coś. No ale nawet adres hotelu, wszystko mam w telefonie. Dobra, zapłaciłem, to wyszło 18 juanów, czyli jakieś 10 zł. Udało mi się wejść do środka, to jest moja porcja. Może będzie miała ładowarkę, też się go zaraz zapytam. W zestawie otrzymujemy to... Kej, siesie. W zestawie dostajemy tą rękawiczkę foliową, żeby ręką można było jeść. Słuchajcie, koniec tego dobrego. Ja już jestem w taksówce. No i wracam do hotelu robić swoje. Jutro rano mam samolot, wracam do kantonu. Miasto nocą też się fajnie prezentuje, ale niestety nie będzie nam dane zobaczyć, nie ma czasu. Trzeba też wracać, odpocząć. Jutro o 7 wylot, z hotelu muszę wyjść, no gdzieś tak myślę, przed 5. Czyli obudzę się o 4. A miasto żyje bez nas. Poradzą sobie. Mają 10 milionów mieszkańców. Coś koło tego podchodzi pod 10. No i mam nadzieję, że Wam smakowało. Odcinek się podobał. Także subskrybujcie kanał. Łapka w górę. Zostawcie komentarz, udostępnijcie gdzieś. No i tyle. Zobaczcie, jaka super iluminacja. Nie było mi tego dane nagrać. Jadę taksówką. Na żywo wyglądało to całkowicie inaczej. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to nagrać. Także pozdrawiam. Do następnego odcinka. Cześć.